nazwisko mam Kowalczyk. Jest to tylko dlatego, bo tak naprawdę Bóg jest miłosierny. W ogóle nie powinno mnie tak po ludzku patrząc, to w ogóle mnie nie powinno tutaj wśród was być. W ogóle człowiekiem, który był bardzo zły. Tak jak to, co powiedział Tadek, w ogóle do dodania nie mam nic. Powiem tylko tak. Bóg nas, was, wszystkich tutaj złączył, połączył wasze serca w miłości swojej, nie ludzkiej. On połączył wasze serca i po prostu bądźcie z sobą. Bądźcie dla siebie wsparciem. To jest najważniejsze. Być dla siebie wsparciem. Naprawdę. Wspierajcie swoją pastor, bo tak trzeba. Tak jak ja wspieram swojego pastora, to wy musicie być wsparciem dla swojej pani pastor. Czy chciał, czy nie chciał. Musicie za nią włożyć swoje życie. Tak jak ja kładę życie za swojego pastora. Jestem tutaj, bo tak naprawdę Bóg jest miłością. Powiem wam swoje świadectwo wkrótce, ale zanim je powiem, powiem wam jedną bardzo ważną rzecz, którą już powiedział Tadek. Każde świadectwo jest tak samo ważne. Czy poznałeś Jezusa w piśmie, czy znalazłeś Go wołając do Niego w piwnicy, może na balkonie, może tak jak ja w lesie. Nie wiem. Wiem, że ten świat czeka na twoje świadectwo. Ja dotrę do jednych ludzi, nie dotrę do ludzi, do których dotrzesz ty. Nie jestem w stanie. Na każdym świadectwie jest moc. Nieważne jak go poznałeś. Nieważne czy poznałeś go tak jak ja, czy poznałeś go w inny sposób. Nieważne. Na każdym jednym świadectwie jest moc. Nieważne w jaki sposób go poznałeś. Ja powiem wam, tak jak mówię, po ludzku w ogóle mnie nie powinno tu być. Po ludzku powinienem gnić w więzieniu. Po ludzku powinienem być w piekle, jak umrę kiedyś. Tak, gdyby nasz ukochany tatuś nie był dobry. Jestem tutaj tylko dlatego, bo on jest dobry. Jestem tu, bo on jest miłością. Jestem tutaj z wami, bo nie jestem kibicem. Nie jestem jego fanem, nie jestem kibicem, który mi krzyczy Jezus, Jezus, albo fan. Nie. Jestem tutaj dlatego, bo chcę być jego naśladowcą. Chcę tak jak on chodzić po tym świecie, głosić słowo Ojca. Chcę tak jak on chodził, uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych. Ja tego też chcę. Ja chcę uwalniać ludzi od zniewoleń, od demonów, tak jak on. Jeszcze raz powiem, nie jestem kibicem, jestem jego naśladowcą. Chcę być, mimo że popełniam błędy, upadam, podnoszę się, wołam, Ojcze pomóż, weź, chwyć mnie, bo nie jestem idealny, popełniam błędy, ale jeszcze raz to powiem, ja jestem tu tylko dlatego, bo idę za nim. Nie siedzę w ławce i nie krzyczę Jezus, tylko idę za nim. Idę. Uniżam się i idę. Powiem tak, powiem swoje świadectwo. Powiem tak, miałem bardzo złe dzieciństwo. Tak na wstępie wam powiem, co to znaczy złe dzieciństwo. Że najlepsze wspomnienie, jakie mam z ojcem, to jest, gdy rzuca moim psem o ścianę. To jest takie najlepsze. Więc możecie wyobrazić sobie, co to były te gorsze rzeczy. To jest bardzo proste. Najlepsze wspomnienie mam, że rzucał psem o ścianę, nie? To najlepsze. Powiem wam tak, od czasu podstawówki zacząłem pić alkohol, zacząłem okradać sklepy, zacząłem okradać ludzi. Od czasu szkoły podstawowej zacząłem żreć narkotyki. Byłem złym człowiekiem. Ogólnie kradłem, ćpałem, chlałem. Taki byłem. Całe życie chlałem.
Gdy się nachlałem, to odważniejszy byłem, szłem okradać ludzi, szłem okradać mieszkania. Gdy się naćpałem, to zacząłem robić jeszcze gorsze rzeczy, bo narkotyki, tak prawdę mówiąc, są jeszcze gorsze niż alkohol. Narkotyki doprowadzają do takiego stanu, że potrafisz okraść babcię, która nawet nie ma na bułkę. Nie? Tak, narkotyki robią z człowieka mózgiem, że na początku człowiek się czuje fajny, czuje się rozchwytywany wszędzie. Jego ego jest takie, a tak prawdę mówiąc, z każdą torebą amfetaminy upadlało się moje życie. I powiem wam, siedziałem we więzieniach, byłem naprawdę zły. Byłem bardzo zły. Gdy nie miałem na narkotyki, wyniosłem cały elektroniczny sprzęt mamie z domu, nie? Ona jak weszła, wszystko, pralkę, lodówkę, telewizor, wszystko, co można było podłączyć pod prąd. Gdy ona weszła, jeszcze na tyle bezczelny byłem, że byłem w domu, żeby zobaczyć naćpany reakcję jej, jaka będzie, nie? Taki byłem. Mało nie umarła. Mama moja na dzisiaj wygląda tak jakby była starsza o 50 lat przeze mnie, przez takiego syna. Ale powiem wam tak, jeszcze 2 lata temu, bo Jezusa poznałem dwa lata temu, powiem wam pokrótce wstecz. 4,5 roku temu, 5 lat temu zakochałem się w mojej żonie Sandrze. Pracowałem wtedy w Szwecji. Ściągnąłem ją do Szwecji. Ja z nią byłem, tak prawdę mówiąc, ona ze mną nie była, nie? Ja kochałem ją, a ona mnie nie. Choć mimo, że była ze mną razem, to tak naprawdę nie była ze mną. Ja byłem najszczęśliwszy wtedy, a ona się bawiła fajnie. W naszym życiu stało się tak, że ona wam później powie swoje świadectwo, to dopełni to wszystko. Stało się tak, że Sandra wyjechała na Majorkę. W tej fałszywej miłości swojej powiedziała mi, że ja mam zbierać też na wyjazd, że ona tak jakby jedzie tam pierwsza, przetrzeć szlak, że teraz z tej zimnej Szwecji pojedziemy na gorącą Majorkę, że tam zaczniemy nowe życie. Wyszło tak, że pojechała pierwsza, po czym zdradziła mnie raz. Postanowiłem zerwać z nią kontakt, nie chciałem w ogóle jej znać. Myślałem, że w ogóle da się przestać kochać drugiego człowieka. Po czym okazało się, że całe życie zawaliło się... No dobrze. Po czym okazało się, że zawaliło jej się całe życie tam i że niestety, że w Polsce miała wyrok, że musiała iść odsiedzieć do więzienia karę. W ogóle w Polsce jej nikt nie chciał. Tam ludzie na Majorce nie chcieli jej, więc jedyną, najrozważniejszą drogą dla niej było wrócić do mnie, do Szwecji. Ja myślałem sobie, że dam sobie z tym wszystkim radę, że wiecie, przyjąłem taką mentalność, że może faktycznie my nie byliśmy razem, że może mogła mnie zdradzić, że ja sobie poradzę z tym w ogóle, że to po mnie może spłynie jak po kaczce. Tak było, dopóki nie przyjechała i nie napiliśmy się pierwszy raz alkoholu. Po tym, jak to się stało, jak nastąpiła ta zdrada. Gdy napiliśmy się alkoholu, podniosłem na Sandrę pierwszy raz rękę. Jak zacząłem ją bić, to katowałem ją przez 2,5 roku. Każdego dnia ją biłem. Tak jak wy chodzicie rano do roboty, robicie sobie kanapki, tak ja zaczynałem dzień od kopnięcia ją w brzuch, od chwycenia jej głowy za włosy, odwalnięcia jej głową o ścianę, odwalnięcia jej głową o szafkę, od połamania jej palców u rąk, że jeździła do
do pracy z połamanymi palcami. Byłem dla niej katem. Tak jak kochałem ją wcześniej, nosiłem ją na rękach, tak nienawiść z pełną mocą wdarła się w moje serce, że postanowiłem, że odpłacę jej za to wszystko, co od niej żem dostał. Czyli, że będę ją lał tak długo, aż w końcu ją wykończę. Znęcałem się nad nią psychicznie. Byłem chamem, byłem zwierzęciem. Pewnego dnia zdarzyło się tak, że pobiłem ją tak bardzo, że ona uciekła do przyjaciół. Ja myślałem, że tam ona dostała ze swoją. Tam okazało się, że ona w szpitalu jest. Myślałem, że to będzie już po niej. Jednak okazało się, że ona żyje. Doszła do mnie myśl, że teraz się wszystko wyda, bo oni zgłosili na policję, że teraz się wszystko to, że to wszystko się wyda, że w ogóle jeszcze mogę za nią iść siedzieć, nie? I postanowiłem, że ją zabiję. Wiecie? Poszedłem dzień wcześniej do lasu, znalazłem w Szwecji, tam są bardzo dobre lasy, tam są bardzo dobre miejsca. Znalazłem miejsce, że w ogóle wtedy byłem w świecie, więc powiem wam tak, jak myślałem wtedy, że żadna policja, żaden detektyw, żaden Rutkowski, żaden Jasnowic, Jackowski nigdy jej nie znalazł, żaden prokurator, żaden pies. Nie było takiej szansy. I wiecie, poszedłem w nocy do lasu, poszedłem późną nocą, usiadłem na głazie i zacząłem knuć plan, jak to zrobić. Już miałem miejsce, nie? Miałem nóż, miałem wszystko. Miałem bardzo dobre miejsce, naprawdę. W nocy wziąłem wódkę, tam tej wódki trochę, że ją wypił. Nie byłem pijany, nie byłem naćwany, nie? Podpity może byłem, ale nie byłem pijany. Poszedłem, usiadłem na tym głazie i knułem plan, czy to co tu zrobić, żeby teraz ona mogła, żeby ona wróciła do mnie, żeby zaprosić ją do tego lasu na spacer, w tamto miejsce, żeby zadźgać ją nożem. Ja chciałem zadźgać ją nożem, nie? Chciałem, powiem wam szczerze, chciałem ją dźgać i patrzeć jej w oczy, nie? Chciałem, żeby umierała, patrząc mi w moje oczy, żeby widziała w moich oczach, że dostaje to, na co zasłużyła. Tak chciałem zrobić. To była zemsta. Ale powiem wam szczerze, nie wiem dlaczego. Znalazłem się na dzisiejszą chwilę. Wiem, że to była wcześniejsza modlitwa mojej żony, wtedy narzeczonej mojej, dzisiaj mojej żony. Ona jest tu ze mną. Dziewczyny, mogę powiedzieć. No dziewczyny, no. Powiem, że to narzeczona. Dziewczyny mnie liczy. Dla mnie byłaś moją narzeczoną. A że pierścionek ci sprzedałaś, to nie wiem, co tam się stało. Zgubiłam, niech będzie. I powiem wam szczerze, nie? Pierwszy raz w życiu stanęłem. Nigdy nie wierzyłem w Boga. Wierzyłem tak jak katolik. Byłem ochrzczony, byłem u komunii. Tylko takiego Boga poznałem. W ogóle nie poznałem Boga. O Bogu wiedziałem to, co dowiedziałem się do czasu komunii, nie? I potem z Bogiem nie miałem wspólnego nic. W ogóle byłem niewierzącą osobą, w ogóle myślałem, że człowiek jest na ziemi, bo kosmici przylecieli, jakieś zrobili eksperymenty. Po prostu tak myślałem, że powstało tak życie. I wtedy, powiem wam szczerze, w tym lesie, pierwszy raz w życiu, wiedziałem, ja siedziałem na głazie i w ogóle do mnie doszło, że co ja robię? Przecież ja nigdy byłem złodziejem, byłem alkoholikiem, byłem niedobrym człowiekiem, ale nigdy nie byłem taki, żeby siedzieć i knuć plan morderstwa.
W ogóle, pierwszy raz w życiu, ja teraz mogę to powiedzieć szczerze, pierwszy raz w życiu ja stanąłem na równe nogi i spokutowałem ze swojego doczesnego życia. Słowa moje, które wykrzyczałem wtedy do Boga, to była moja najszczersza pokuta pierwszy raz w życiu. Ja krzyknąłem, ja na tym właśnie, żem stanął, spojrzałem w niebo i krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś naprawdę Jezusie, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, zejdź i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię tak żyć. To były słowa pokuty, prawdziwe, szczere. Zejdź i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię. Nie potrafiłem żyć z tym, że zapiję Sandrę. W ogóle nie potrafiłem żyć dłużej z tym, że nigdy nie planowałem, że kogoś zamorduję, a ja przyszykowałem wszystko. Nawet miałem nóż. I gdy krzyknąłem, wtedy zjawił się on. On wtedy zjawił się przy mnie, on wtedy stanął w szymie. Ja mówię, w blasku swej chwały, on przy mnie stanął w tym ciemnym lesie, on nie rozświetlił lasu, ale on przy mnie stanął, był jaśniejszy od słońca. Nie wiem, jaki miał kolor skóry, nie wiem. Jego ciało biło blaskiem jaśniejszym od słońca i poznałem pierwszy raz w życiu dobrego ojca, tak jak znałem ojców, którzy są źli, bo ci ziemscy ojcowie, którzy nie znają Jezusa, są tak prawdę mówiąc źli. Poznałem prawdziwego ojca. Jezus szedł do mnie i objawił mi się jako ojciec. Ja byłem naprawdę, byłem od wczesnej młodości narkomanem, alkoholikiem, złodziejem, byłem człowiekiem bardzo złym, a on w ogóle, gdy przede mną stanął, w ogóle mnie nie potępił. On do mnie nie powiedział ani jednego złego słowa. On w ogóle mi powiedział parę krótkich słów, które wyrwały się w moim sercu, tak jak grawer ma rylec i ryje w metalu, takiego słowa wyryły się w moim sercu. On do mnie powiedział, pierwsze słowa, które powiedział, to powiedział do mnie: dałem ci Sandrę tylko po to, żebyś ją kochał. Powiedział do mnie: Tomaszu, kocham cię, od dzisiaj będę twoim ojcem, idź do domu spać, jak wstaniesz, będziesz innym człowiekiem. I ja, gdy z lasu szłem, ja nie pamiętam, jak ja doszłem z lasu do domu, mieliśmy około 30-40 minut pieszo. Ja czułem się tak, jakbym płynął, jakbym w Bożej bańce miłości płynął z lasu do domu. Jak tą drogę przeszłem, nie wiem. Pamiętam tylko, jak na poduszce kładę głowę i z automatu już spałem. Gdy rano wstałem, w ogóle w mojej głowie i w moim sercu stało się coś dziwnego. Gdy rano wstałem, pierwszy raz od podstawówki w ogóle nie miałem chęci napicia się wódki. Pierwszy, gdy rano wstałem, tak jak żarłem amfetaminę, jadałem trawę, nie miałem chęci zażycia narkotyku. Gdy rano wstałem, przestałem mieć myśli, żeby iść do sklepu i coś ukraść. Bo ja tam byłem w Szwecji, mimo że pracowałem, to na co dzień w sklepach też kradłem, nie? Gdy rano wstałem, byłem wolny od tych wszystkich rzeczy. Gdy rano wstałem, wyjrzałem przez okno, ja zobaczyłem Arabów, bo mieszkałem na arabskiej dzielnicy z Sandrą. Ja poczułem, że ja kocham bliźniego człowieka. Ja mówię, co w ogóle jest ze mną, że ja kocham drugiego człowieka, bo ja wam powiem szczerze, ja nie pamiętałem. Ja jak rano wstałem, ja nie pamiętałem, co się stało w lesie. Ja nie pamiętałem, że ja spotkanie miałem z Bogiem. Ja nie pamiętałem tego. Ja wiedziałem jedno. Ja zadzwoniłem do Sandry, ona była w szpitalu wtedy, w ciężkim stanie i powiedziałem jej: Sandra, musisz się ze mną spotkać, bo ja albo zwariowałem, albo jest Bóg. Wiedziałem tylko tyle. Byłem już zupełnie kimś innym. Byłem zupełnie kimś innym. Ona, jak po paru dniach spotkała się ze mną, postanowiła, że do mnie wróci. Bo
bo wedle było coś innego. On nadała wrócić się, bo myślała sobie, że może to jest mój wymysł, że teraz może Bóg jest moim nowym sposobem na życie, a za jakiś czas zdarzy się to, co było. Tylko gdy ona wróciła, ja już nigdy więcej nie uderzyłem. Dlatego przy mnie została, bo widziała, że faktycznie ten Bóg zmienił jej faceta. Może jeszcze nerwowy byłem, bo byłem, potrafiłem się unieść bardzo, ale już nie skrzywdziłem jej więcej. Więc już nie podniosłem na nic swoją rękę. Już nigdy nie uderzyłem jej od tamtej pory, a potrafiłem zlać ją, że musiała na wakacjach w Polsce przyjeżdżać po nią matka, bo leżała nago, zlana i skatowana pod prysznicem. Byłem katem. A tu przestały się takie rzeczy, ale mam dalej. Dalej nie pamiętałem, co się stało w lesie. I mówię, Sandra, bo albo ten Bóg jest, nie pije, nie jara, nie ćpam, ale przyszły myśli, że albo Bóg jest, albo zwariowałem. No, może to po tych narkotykach, to jakaś schizofrenia przyszło coś. Przyszło potępienie, tak, obserwowałam je przez pół roku, że przyszło potępienie, że wmówiłem se, że jestem debilem. Po czym poczułem, tak jakby Bóg wsadził mi swój palec w mój mózg, powiedział znów do mnie, nie jesteś głupi, kocham Cię. I tak jak otwieracie w komputerze plik i tam jest wszystko w nim, nie? To tak mi się otworzyło wszystko, że ja go spotkałem, po co on w ogóle poszedł na krzyż, co w ogóle mi i ludziom daje krzyż. Co to w ogóle była, co w ogóle stało się na krzyżu, po co on, co to jest wyjątkowa krzyżowa. Otworzyło mi się w moim mózgu wszystko, otworzyło się w moim sercu wszystko. Od tamtej pory postanowiłem iść za Jezusem, mimo że popełniałem błędy, bo ta Jego miłość utwierdziła te spotkanie, już po tym, jak On ten swój palec wsadził w ten mój mózg, utwierdziło się do mnie, że cokolwiek nie zrobię, to ja i tak trafię do nieba. I powiem Wam, że przez jakiś czas żyłem w patologicznie, bo żyłem tylko miłością Bożą. Przestałem pracować, pracowała ciężko sama Sandra, wracała z ciężkiej pracy z łzami w oczach, a ja wróciłem do palenia trawy i gdy wracała ona z płaczem, to ja mówiłem jej, Alessandra, ale nie przejmuj się, jest Bóg, On nas kocha i w ogóle jest w porządku wszystko, wiesz. No ty masz tak, a ja mam tak, że ja leżę i jaram, no ty masz tak, że ktoś musi robić. Ja tak żył, tak ta miłość Boża się we mnie wryła, że nic mnie nie odciągnie. Wiecie, tylko że to było patologiczne. Rozumiem. Wiecie. I przyszedł dzień, że Duch Święty powiedział mi, a teraz pójdziesz ochrzcić Sandrę, a Sandra cię. Poszliśmy się ochrzcić w jeziorze, był koniec lutego, na brzegu jeziora był jeszcze lód. Ja ochrzciłem Sandrę, Sandra mnie, wróciliśmy około godziny 15 z tego chrztu do domu. Wieczorem stało się coś takiego, powiem Wam językiem takim, jakim używałem wtedy, że poczułem tak, jakby zwaliło się na nas niebo. Wtedy nie wiedziałem, że to jest Boża moc. W ogóle nie wiedziałem nic, co to jest w ogóle padać pod Bożą mocą. Ja to określałem wtedy tak, że to przygniotła nas Boża moc. Że to przygniotło nas
Nie, bo powaliło nas tak, że nie mogliśmy ruszyć ani palcem, ani kiwnąć okiem, ani powiedzieć nic, ani wziąć ze szklanki z wodą. Po prostu zasnęliśmy tak jak to powaliło u nas. Zasnęliśmy tak. I gdy rano żeśmy wstali, my dopiero pierwszy raz zaczęliśmy odczuwać, co jest grzechem, a co nie, co jest miłe Bogu, a co nie. I od tamtej pory przestaliśmy ćpać, przestaliśmy jarać, zaczęliśmy stawać do pionu, tak jakby. Wiecie, w tych naszych marnych krokach, ale to nie było już tak, że my żyliśmy tak jak wcześniej, wiecie. Że była ta trawa, że to się pozmieniało wszystko w naszym życiu od czasu chrztu. Nie pozmieniało się tak bardzo to po tym, jak żem go spotkał, bo ja do patologii żem wrócił. Od czasu chrztu nastąpiła całkowita zmiana. Od czasu chrztu, gdy rano żeśmy wstali, od razu wiedzieliśmy, kim jesteśmy. Od razu wiedzieliśmy, co będziemy robić. Zajmujemy się na dzisiaj szerzeniem Królestwa Bożego poprzez ewangelizację, poprzez uzdrawianie chorych, poprzez uwalnianie z niewolnych. Od razu, gdy rano my żeśmy wstali, to już w naszych sercach było. Już wiedziałem, kim jestem, już wiedziałem, kim jest Sandra. Wiedziałem, że będę za tym Bogiem przed. Tylko dlatego tutaj jestem, bo naśladuję Go. Wiecie, nie chcę robić rzeczy sam. Nie chcę robić rzeczy z ciała. Chcę robić to, co robił On. Chcę, żeby ten tata, bo poznałem go jako ojca, ja chcę, żeby ten tata prowadził swoje dziecko. Żeby on nauczył mnie zwycięsko przez tą ziemię iść. I wiecie, długo byliśmy w tej Szwecji sami z tym, nie? Aż postanowiliśmy pomodlić się, bo nasze modlitwy tam działały. My zaczęliśmy tam latać po szpitalach, uzdrawiać po szpitalach, że nie znaliśmy języka, mieliśmy takie płótna, że Jezus Cię kocha, że Jezus uzdrawia za darmo. Nas przestali wpuszczać na szpitale. Ewangelizowaliśmy po arabskich dzielnicach, nikt nie mógł nam nic zrobić, nawet nikt nas nie obrył tam. Tak, takie to było wszystko mocne, ale chcieliśmy czegoś jeszcze. Chcieliśmy czegoś więcej i pomodliliśmy się kiedyś z Sandrą, dlatego jesteśmy tutaj, w Polsce, nie? Pomodliliśmy się kiedyś z Sandrą, mówimy, Boże, Ty daj kogoś nam takiego, kto przeżył coś takiego jak my, który poprowadzi nas tą drogą, nie? I po trzech dniach my oglądaliśmy ze Sandrą film. Komputer się uspał, rano żeśmy wstali, Sandra poszła do pracy. Żeby komputer włączyć, wystarczyło tylko wcisnąć Enter i on już się rozbudzał sam. Gdy wcisnęliśmy Enter, tam już była Artura Cerońskiego strona. Tam już były maile, tam były numery, wszystko. Spotkaliśmy się z Arturem, przylecieliśmy się spotkać z nim oczy w oczy. Raz jedno spotkanie nasze z nim, jedno spojrzenie w oczy spowodowało, że postanowiliśmy wrócić do Polski, zrezygnowaliśmy z fajnego życia. To jest mój Artur, bo to jest mój duchowy ojciec. Agata to jest moja duchowa matka. W pakiecie z Arturem był Tadek, w pakiecie z Arturem był Norbert, w pakiecie z Arturem jesteście wy. To Bóg połączył nas. To, że ja tutaj jestem, to tylko dlatego, że Bóg łączy nas swoją miłością. Bóg łączy nasze serca. Dlatego tutaj jestem. To jest dobry ojciec. Ja poznałem naprawdę, powiem wam szczerze, Bóg jest dobry. Bóg jest dobrym ojcem. On w ogóle ma dla nas same najlepsze rzeczy. Ale żeby je wziąć, no to naprawdę trzeba pionowo stać. Wiem, że w Szwecji ja dalej bym tam latał. Ja dalej
bym uzdrawiał chorych tam, ale duchowo bym nie wzrósł. Jestem tutaj, bo chcę coś więcej. Żeby te coś więcej wziąć, niestety albo istety, mi to przyszło bardzo łatwo, że uznałem autorytet mojego pastora, że przez niego działa Bóg. I dopiero zacząłem wzrastać. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie przyjmuje autorytetu pani pastor, ja uniżam się przed nim. Ja całkowicie, jadąc tu, oddałem się pod autorytet jej, bo to tylko tak działa. Nie mogłem tu przyjechać jako to ja ten fajny. Ja tu przyjechałem uniżony. Wejść pod autorytet twój. To tylko tak działa. Macie wspaniałą pastor, naprawdę. Ja żebym nie był przy swoim pastorze, bez różnicy, czy to jest Artur, czy to jest Agnieszka. Mówię to z pełną świadomością. Byłbym tu, wzrósłbym tak samo jak tam. Bo bym uznał, a to jest twój, że przez ciebie przybawiam do domu, domie Bóg. Ten, który zjadł się w tym lesie, on żyje w tobie i mówi do mojego życia. I najprędzej on powie przez twoje usta, a nie mi do ucha. Ja tak mam. Jeżeli tak nie masz, to zmień to. Spokutuj z tego. Na pokucie jest ogromna moc. I jeżeli ty przyznajesz się przed Bogiem, że zrobiłeś coś źle, że pomocy chcesz Jego, on przychodzi i pomaga, on przychodzi i podnosi. On nie karci, on podnosi swoje dziecko. Mówi, dobra, chodź synu, idziemy dalej. Jest tyle, zobacz, mam do ciebie cały świat. Otworem stoi. Idzie ze mną i idę tato. Poznałem Boga miłosiernego, poznałem Boga jako dobrego Ojca, jako wspaniałego Ojca i ja nie potrafię już bez Niego. Nie potrafię, nie chcę. Nie chcę sam, bo jest ktoś, kto za mnie zrobi. Ja tylko stoję przed nikogo. Co nie oznacza, że ja nie popełniam błędów. Popełniam błędy. Potrafię krzyknąć na żonę, potrafię burknąć. Wiecie. Ale opamiętanie przychodzi. Powiem słowa przepraszam. Przepraszam Ojcze, że jeszcze burczę na żonę, zmień to. Modlę się o to. Już dziękuję Mu, że to przyszło, wiecie. Ale i tak jeszcze dużo pracy przede mną. Tak jak przed każdym z Was. Tylko potrafi, jak to powiedzieć, potrafmy przyznać się do naszych słabości przed Nim. Potrafmy przyznać się, jak to powiedział Tadek, przed drugim człowiekiem, bo to jeszcze daje coś większego. Tak. Naprawdę. Nie będę tu więcej mówił. Chcę naprawdę, żeby wryło się w wasze serca, że nie wiem, jak poznałeś ty Jezusa. Nie ma w tym nic gorszego niż u mnie. Nie ma w tym nic. Wiecie co? Jak ja podziwiam ludzi, którzy znaleźli go w piśmie, podziwiam takich ludzi. On do mnie musiał specjalnie się zjawić. Ja tak mam, że musiał. Ja bym chciał go znaleźć. Musiał tak przyjść, bo w inny sposób ja bym go nie znalazł. Ale to nie oznacza, że twoje świadectwo jest gorsze. Ten lud, ten kraj, ci ludzie tak potrzebują usłyszeć twoje świadectwo. I zobaczyć twoje życie. Także to już jest bardzo ważne. Wiecie, ja prędzej dotrę do narkomana, do alkoholika, niż do człowieka, który jest poraniony religią. Ja tego nie zrobię. Ci ludzie czekają na was. Naprawdę, jeżeli będziecie mieli ewangelizację, to ja to powiem tak samo jak Tadek. Nie musicie w ogóle głosić. Tam jest inaczej niż w kościele. Po prostu bądźcie, a namaszczenie usłuży wam, a przez was temu światu. Amen. To na to skończę.